Jeżeli chodzi o wyniki kasowe na koniec. Na czwartkowej sesji Rady Powiatu dyrektor Bolesławieckiego Szpitala informował o sytuacji finansowej i organizacyjnej placówki. Wystąpienie dyrektora skłoniło radnych do zadania szefowi szpitala kilku pytań. Radna Jadwiga Bobek pytała o to, co szpital dostaje od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to wspiera nas regularnie od kilku lat ta fundacja, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory beneficjentami tej pomocy były trzy oddziały, a więc oddział dziecięcy czy pediatryczny, oddział niemowlaków, czyli neonatologiczny, i raz zdarzyło się, że uzyskał pomoc oddział internistyczny ze względu na pacjentów, na akcję skierowaną na pomoc pacjentom tak zwanym czy długoterminowym, czy wymagającym długoterminowego leczenia, przebywającym na oddziale właśnie chorób internistycznych, wewnętrznych. To przede wszystkim były monitory do parametrów życiowych. Zdarzyło się, że w przypadku osób wymagających długotrwałego leczenia były to balkoniki, wózki. W przypadku oddziału dziecięcego oprócz monitorów były również łóżeczka dla dzieci małych. W przypadku neonatologii to były to inkubator. Tak mówię z pamięci, z tej kilkuletniej historii. No i również zdarzyło się, że otrzymaliśmy takie fotele rozkładane dla rodziców, którzy dzięki temu spędzają w lepszym komforcie przy dzieciach chorych pobyt w szpitalu. O to, czy poprawiła się współpraca między szpitalem a lekarzami rodzinnymi, pytał dyrektora radny Stanisław Chwojnicki. System wymusza na lekarzach również, znaczy wymusza, powoduje to, że opłaca się oszczędzać w przypadku ponoszenia kosztów przez lekarzy rodzinnych, stąd częste skierowania, które obciążają szpital w ramach diagnostyki, którą doskonale mógłby realizować lekarz rodzinny, ale czasami jest łatwiej wypisać skierowanie po prostu na SOR. Tam wiadomo, że ta diagnostyka będzie dokonana i tym samym koszty obciążą niestety szpital. Powiem tak, że w relacjach jako takich problemów większych nie ma, natomiast uważam, że system póki co skłania część praktyk lekarskich, część, to nie jest, to ja nie mówię globalnie, do tego, żeby ograniczać własne koszty, a tym samym, żeby pacjent nie został bez opieki, no to te koszty przełożyć na inny ośrodek, który otoczy pacjenta opieką. Dyrektor szpitala pokłada spore nadzieje we wdrożonym obecnie programie pilotażowym, który premiował będzie przychodnie otaczające swoich pacjentów kompleksową opieką łącznie z diagnostyką. Dyrektor liczy na to, że takie rozwiązanie się sprawdzi. Czy pan jak pan taką przewidział takie przedsięwzięcia, żeby ściągnąć kadrę lekarską młodą do szpitala? Czy współpracy z miastem, czy skierowanie na staż, dopłacanie do tego, jakieś inne takie formy, żeby pogrozi nam, że nie będziemy mieli lekarzy, bo wiadomo, było odeszło na emeryturę. Ma pan takie plany? Taki system stypendialny, można tak to określić, stosujemy już od chyba 2 lat w kontekście dopłat do rezydentur dla lekarzy, którzy u nas odbywają praktyki, czy rezydenckie, czy w ramach stażu. Przeważnie są to kwoty na dzień dzisiejszy od kilkuset do 1000 kilkuset złotych do pensji ministerialnej, czyli jeżeli lekarz stażysta otrzymuje 2800 brutto pensji ministerialnej, to my staramy się, jeżeli jest to deficytowy lekarz oczywiście, nie płacimy wszystkim tak samo, ale jeżeli zdarzy się taki stażysta rokujący, który się osiedlił w Bolesławcu, a mamy takich, to dopłacamy im, czy to w ramach premii, czy w ramach stałego dodatku do pensji. Myślę, że jest to no, taka konieczność wynikająca z sytuacji i otoczenia. A tutaj też muszą być podjęte rozwiązania systemowe związane z tym, że nie kieruje się lekarzy stażystów na liczbę łóżek, tylko kieruje się do konkretnych ośrodków. I tam, gdzie jest lobby profesorskie, tam, gdzie są ośrodki kliniczne, tam, gdzie konsultanci wojewódzcy również mają swoje zatrudnienie, tam zgarniają, mówiąc kolokwialnie, jeszcze raz się posłużę takim potocznym językiem, tych wszystkich lekarzy stażystów. I okazuje się, że na oddziale kilkunastołóżkowym jest kilkunastu stażystów, we Wrocławiu na przykład. Nie ma tej proporcji zachowanej, nie ma tego mechanizmu, w którym ilość łóżek decydowałaby o ilości miejsc przyznanych przez
przez ministerstwo czy Dolnośląską, w naszym wypadku izbę lekarską. I tutaj ten deficyt lekarzy jest odczuwalny na każdym kroku, no to wtedy działają mechanizmy rynkowe, czyli po prostu podkupowanie lekarzy specjalistów na zasadzie kto da więcej. To prowadzi do lawiny kosztów. 70% średnio kosztów w szpitalnictwie są to koszty osobowe. To możecie sobie Państwo wyobrazić, co na końcu może się zdarzyć, jeżeli chodzi o wzrost kosztów. Radna Jadwiga Bobek zapytała o to, jakie są możliwości świadczenia w Bolesławieckim Szpitalu usług rezonansu magnetycznego. Ja chciałbym wyprzedzać pewnych faktów, ponieważ jesteśmy na etapie wypowiedzenia umowy z obecną firmą diagnostyczną, a w kolejnym postępowaniu chcemy w warunkach przystąpienia firm do tego postępowania uwzględnić właśnie tą diagnostykę w ramach stacjonarnego rezonansu na terenie Bolesławca. To są nasze warunki wstępne, które chcielibyśmy uzyskać przy przetargu, który będziemy ogłaszać. Natomiast ile firm się zgłosi z branży diagnostyki obrazowej i czy rynek bolesławiecki zapewni utrzymanie, bo to jest bardzo kosztowna diagnostyka, ten magnes, ogromny magnes, który musi być cały czas pod prądem, mówiąc kolokwialnie, to są ogromne koszty utrzymania. Sama cena takiego urządzenia, łącznie z klatką Faradaya, to jest kilka milionów złotych. To nie są rzędu kwoty kilkuset tysięcy złotych, tylko kilku milionów złotych. Do tego jeszcze personel, a więc radiolodzy, którzy muszą czytać tę diagnostykę. To wszystko powoduje, że no, w każdym mieście powiatowym nie ma do tej pory rezonansu. To o czym świadczy, prawda? Stąd i kosztowne badania. Prywatnie koszt diagnostyki HD to około 1000 zł oraz około 500 do 600 zł, jeżeli chodzi o MRI głowy, jamy brzusznej czy kości. Za rezonans magnetyczny kręgosłupa trzeba zapłacić w zależności od odcinków od około 200 do 600 zł.